Do mieszkańców Sosnowieckiego Kazimierza pogotowie dojedzie szybciej. A to wszystko za sprawą nowego miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego, które uruchomiono w budynku na terenie dawnej kopalni Juliusz. Rejonowe pogotowie ratunkowe dotychczas w pełnej obsadzie stacjonowało i wyjeżdżało z centrum miasta, jednak czas dotarcia do pacjenta w Kazimierzu bywał zbyt długi. Sosnowiec posiada w swojej strukturze 5 karetek jako stacja Sosnowiec. Stały wszystkie 5 na ulicy 3 Maja w centrum Sosnowca. W tej chwili powstała podstacja na Ogrodowej, gdzie został przekierowany jeden zespół w stronę tej dzielnicy. W szczególności ma obsługiwać Kazimierz, Juliusz i Ostrowy, gdzie zmniejszy to bardzo dużo czas dojazdu. Myślę, że maksymalny czas dojazdu do 5 minut. Według obowiązujących przepisów czas dojazdu karetki do pacjenta od momentu przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora nie powinien przekraczać 8 minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Sosnowieckie Pogotowie Ratunkowe obsługuje całe Zagłębie Dąbrowskie, a to 700 tysięcy potencjalnych pacjentów. Dlatego dodatkowa nowa i obecnie jedyna podstacja na obrzeżach miasta jest niezwykle potrzebna. Ona zabezpiecza nie tylko dzielnicę Sosnowca, ale również część Dąbrowy Górniczej. Od 31 października, czy od uruchomienia, no dzisiaj już mija jakby dwie doby, tak, 48 godzin, bo o godzinie 10 żeśmy uruchomili 31. Kilkadziesiąt wyjazdów ten zespół ratownictwa medycznego zrealizował. No to jakby pokazuje, że ta decyzja o tym, aby jednak zdecentralizować te zespoły Sosnowca, była trafiona. A już najprawdopodobniej w grudniu w Sosnowcu zostanie wbita symboliczna pierwsza łopata pod budowę nowej siedziby rejonowego pogotowia ratunkowego. Obecnie trwają prace projektowe, a finalnie budowa ma zakończyć się w ciągu 18 miesięcy liczonych od momentu podpisania umowy we wrześniu. Będzie to jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w kraju.